Witajcie moi drodzy w nowym odcinku The Sims 4 Challenge 100 dzieci, jak widzicie nasza mamusia tu wstała i słuchajcie zawoła teraz wszystkie dzieciaczki na omlecik, na obiadek, także wszystkich tutaj obudzimy, o zobaczcie kto śpi na kanapie, Sandra zasnęła, dobra budzimy wszystkich i zaraz mama woła na śniadanie, ponieważ dzisiaj słuchajcie mamy poniedziałek, więc trzeba iść do szkoły, widzę, że wszyscy w miarę są głodni w miarę, na pewno są głodni, Eli mam nadzieję, że nic nie zjadłaś, nie rób żadnych drinków nie rób, nie rób, jesteś w ciąży... a nie, nie jesteś ha, zapomniałam, właśnie więc proszę bardzo, zawołaj na posiłek no i słuchajcie, dzisiaj Eli e, zajdzie w ciążę, jak widzicie mamy całą chatę pełną, ale urodziła nam się Cornelia e, no i wiem, i bezpieczniej byłoby, gdyby jeszcze Sandra została w domu, ale wierzę w to, że nic się nie stanie złego i i po prostu z Cornelia będzie mogła urodzić dziecko, a Sandrę już wyprowadzimy. Więc jak dziś, jak wyjdą do szkoły, to się tym zajmiemy wszystkim. Ale jak na początku naszej rozgrywki, standardowo to, co bardzo lubię, czyli rodzinne śniadanie. Na początku wywale, słuchajcie, jeszcze talerze brudne. Widzę, że tutaj mocno nawet niedojedzone. No, ponieważ słuchajcie, jak to bywa. W weekendy sprzątaczka niestety do nas nie przychodzi, więc no jak widzicie, nie ma kto sprzątnąć i jest syf po prostu. Syf brud. Wszyscy idą jeść, idą nasze piżamowe Ziki. Niestety, tylko dwa krzesła wolne. No cóż, no taki stół. <laughs> no, ktoś sobie poradzi. No, tak, takie to życie na krawędzi, jak to się mówi. Tutaj widzę, poprzebierani. Oj, na zewnątrz, cieszę Mam nadzieję, że tu nie będzie brudno. No, trochę jest, więc ci sprzątnę maleńki, żebyś mógł sobie tutaj ładnie zjeść. Zaraz zobaczymy. Oj, chciałam jemu talerz, słuchajcie, sprzątnąć, ale byłyby jaja. Tu jest nasza rodzina. Uuuu. a co to, co to się dzieje? Jakiegoś drinka wyciągnął z Wiesz co, kolego? Może ognia, drink przed szkołą. Ja rozumiem, że to już nastolatek, takie, takie sprawy, wiecie, takie klimaty imprezowe, ale żyj przed szkołą. Kurde, klasówka dzisiaj w szkole ją drinka pije nie bałdzo, nie podoba mi się to, jeśli mam być szczera kolego, kolego ojojoj i mamusia chyba musi odejść od stołu, ponieważ ktoś nam tu płaczy, nasza Kornelunia, czyli pewnie też jest głodna no tak, wszyscy są śniadanie, ona nie je więc to może być trochę zazdrosna, ale Sanderkę naszą dzisiaj zaraz wyprowadzimy więc moi kochani, jemy ładnie jemy wszyscy tak w miarę ta troszeczkę higiena, no ale cóż, no cóż wszyscy są dobrze przygotowani, cały czas się pytacie ile jest dzieci, w opisie znajdziecie te informacje, a jeżeli chcielibyście się zapytać, ile dni zostało do kolejnej grupy wiekowej, to pięć, tak za godzinę zaczynają szkołę, no to niech sobie ładnie pojedzą, oj to dziecko dalej płacze a trzeba zmienić pieruszkę, dobrze, dobrze dobrze, mama już tutaj wszystkiego dopilnuje Korneluniu, proszę nie płakać proszę nie płakać, i Eli pójdź może od razu skorzystaj, bo widzę, że tutaj troszkę siczku by się chciało, tutaj kolega nasz, kolega, jaki kolega Daniel tu idzie, dobrze, ja mówię tak, to Daniel słuchajcie, on tak wygląda w swojej piżamce Spodnie, no nie są piżamowe, ale tak stwierdziłam, że dobrze będą wyglądały jako piżama. Danielu, Danielu, co byś chciał? Może byś się wykąpał. Masz jeszcze troszkę czasu, pół godzinki, może zdążysz. A w cóż co za strój ty się przebrałeś? A nie, to jest ten codzienny. Dlaczego on idzie naokoło, ja się pytam? Sprzątać, idzie, już nie sprzątaj! No nie, nie potrzeba. Co to jest? O czym on tu marzy? Odpocznij, aby wyleczyć symptomy choroby. On choruje. Uuu, Eli masz jakieś te lekarstwo. Ciu, dziu, dziu, dziu. Nie, szybko do komputera. Co ty z tymi drinkami babo, moja kochana, szybciutko, gdzie to będzie zamów. Więcej opcji zamów i weźmiemy sobie lekarstwo i lekarz weźmiemy, kurde, słuchajcie. Sześć. Zawsze tak na zapas zamawiam, to, ok Jest i Daniela tu weźmiemy, żeby on tylko do tej wanny nie poszedł. Może w wannie się wygrzeje, może też trochę wykuruje, jak to się mówi. Halo, co tu się zacięło? Daniel, wyłaś. Musisz wziąć po prostu mm, lekarstwo i tyle w tym temacie. A nie, 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 nie. Kto tu się śmieje? Gdzie? Tutaj Dobra, Daniel, zanim pójdziesz do szkoły, błagam cię Weź lekarstwo, będziesz się lepiej czuł Może lepiej ci pójdzie i tak dalej Eli, co robi? Synkie, rozmawiaj, nie przeszkadzaj mu, on do szkoły dzisiaj idzie Słuchaj, Eli, nie idź tam Daniel wziął Dużo leków, nie będąc chorym Teraz musi znosić nieprzyjemne efekty uboczne Ale ja mogę zamczko jedno dać Widzicie to? Przedawkowanie leków Odpocznij, aby wyleczyć symptomy choroby. Aha, no to odpoczynek. No dobrze, ja dam mu leki, więc... Niestety leki nie zawsze są... Yy, nie zawsze pomagają, tak? Czasem trzeba odpocząć. Kolego, kolego, do szkoły nie idź, do łazienki. Szybko. Do szkoły zaraz będzie telefon po ciebie dzwonił. Halo, halo. Teraz sobie ładnie zaznaczymy. No ja wiem, no, że ci się chce sikł, ale w szkole to zrobisz. Jestem pewna, że ci pozwolą wyjść do łazienki. Nawet nie muszę ci pozwalać. Możesz po prostu... Yy, na przerwie pójść. I tyle, czekajcie. Wszyscy uczą się pilnie? Wszyscy uczą się pilnie, tak. I ten gnomek nasz Daniel uczy się pilnie, tak. I Rudy, Rudy ryc też. No i kochani Eli, błagam cię. Co robi nasza córka? Nasza córka zostanie wyprowadzona, także poczekaj ta. Sandra, gdzie leziesz, gdzie leziesz, idziesz do swojej siostry bliźniaczki, się wreszcie przeprowadzasz. Także czekajcie, wyprowadzamy Sandrę i zaraz będziemy szukali kolejnego taty. Okej, okay, okej, okay, wróciliśmy do domu, słuchajcie, wróciliśmy, znaczy Sandra została wyprowadzona, ale rachunki przyszły, także trzeba oczywiście je opłacić. Jej ja w drugą stronę idę, tu jest, tu jest początek domu. No kurde, zgubiłam się za wielki ten dom, dobra, jest. Są rachuneczki, słuchajcie, do zapłaty mamy 18 tysięcy, także Elis, złaś na dół. Idziemy, idziemy, szybciutko. Idziesz, no i akurat zaraz będziesz mogła podróżować, także sobie klikniemy tutaj halo, halo, podróżuj i będziemy szukać nowego kolesia, ale bez nikogo idziemy, tak opłać te rachunki, nadal jesteśmy milionerami poniżej miliona zejść nie możemy bo Eli tutaj jest po prostu nasza bogaczka tu, 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 tu. dobra, witamy, jesteśmy w Windenburgu i zapukamy do G, czy otworzy nam tutaj tajemniczy typ halo, halo, witamy, witamy dobrze, rachunki zapłacone, dziecko nam akurat nie, jeszcze nie dorosło, nic tu się nie dzieje siema znamy go Znamy Daniela? To on jest ojcem chyba jakiegoś dziecka. Coś mi się pomyliło, czekajcie, sprawdzę to. Wiecie, co ja się nie mogę tego doczytać? Podróżujemy po prostu. Może on był ojcem, może nie, nie mam przy sobie mojego zeszytu z ojcami. Chodźmy do jakiejś kawiarni, słuchajcie, może tam zapozna jakiegoś kolesia. Może go sprowadzi do siebie, do domu, zobaczymy, zobaczymy. Także Elunka leci na kawkę i na podryw w kawiarni. Czy będzie przystojny barista? Może sprzedaje jej kawkę. Serduszkiem, słuchajcie, na wierzku. Kto wie, kto wie. Także. Come on, come on! Ruszcie się zimy. do okidoki, jesteśmy w kawiarni i widzimy tu jakiegoś pana. Hej, Dominik Kurek. Flirciarskie zapoznanie. Zobaczymy, co on tutaj porabia. Przyszedł do nas również trawis, a trawisa chyba znamy. Flirciarski jest, widzicie? Aj jaj. Może by się poprosili go, żeby zrobił nam kawkę na początku. No dobra, zapytamy się, czy jest w związku. Kurde, tylko kolejny ruder, a my chcieliśmy kogoś innego niż rudego. No ale na sam początku dobrze, dobrze, postojmy sobie tutaj, pogadajmy z nim i zamówimy kawkę, możemy chyba z nim gadać w międzyczasie i coś zamawiać, więc zamówimy napój, a i niech będzie to napój na miejscu i zamówimy, słuchajcie sobie. Yy, hmm, Ekspresowe espresso, niech będzie. I mam tu kolejnego faceta, ale jakiegoś takiego niezbyt wyględnego. Tu mamy Klarę i jej męża chyba wyrwała już Eli, więc tutaj tak nie ma nikogo. O tej godzinie chyba wszyscy w pracy. A przetufaciu, ale my go znamy. Tak, Dylan Prescott. On był na pewno ojcem. Ja to jestem o tym przekonana wręcz. Zamówiłaś tą kawę? On robi dla ciebie ją czy nie? Halo, halo. Co to w ogóle za żółta cecha? Zawstydzona jesteś jakaś? Niezręczne spotkanie. Skąd tak się wzięło? Mason Flex. On też był ojcem. Ci wszyscy ojcowie, kurde, a zobaczcie, jakieś dziwne ma z nimi kontakty, tak? Nie rozumiem tego. Ale chyba Kurek nie był. On jest młody dorosły, także słuchajcie, może go tutaj poderwiemy. Romantyczne oczarujemy go. o Tak, i zaprosimy go. Ciekawe, czy pójdzie z nami, ale zresztą on jest w pracy. To może się nie zgodzić hmm, hmm, to może kogoś innego polecimy myślicie? czekajcie, no po prostu chyba innego kogoś poszukamy bo jak on nam nie pójdzie z nami do domu bo pojeżdży z pracy, a tu jakieś minusy lecą jeszcze najgorzej, dobra, dobra, moment że ogarnę tą sytuację Wiecie co? Ellie dostała nauczkę i po prostu w publicznych miejscach nie może nikogo innego podrywać, no bo tam już Dylan Prescott się na nią obraził i tak dalej. I wylądowaliśmy w domu, w którym Ellie już była. E, tutaj mieszka słynna gwiazda filmowa, ciekawe czy ją wpuszczą. Tak, wpuścili. E, no i do Juniego, widzicie kto to jest? Johnny Deep. Uuu, on sobie gra. Do Juniego wprowadził się nowy znajomy, młody dorosły, Laurent Collins. Także A spróbujmy go zawołać. Chodź, chodź. Ale my nie Ciebie wołamy, Johnny, tutaj nie taka sytuacja, nu, nu, nu. Idź sobie. Do widzenia, panu. I teraz mamy tutaj Laurenta. I weźmy sobie urocze zapoznanie, tak? Pięknie, widzicie, jakie piękne róże lecą, płatki róż do niego. Także teraz możemy go tutaj poderwać i miejmy nadzieję, że zgodzi się zostać ojcem. I może ucałujemy mu dłonie na samym początku. Ale na początku w sumie powinno być co innego. Oczaruj. No ale oczaruj, że zaznaczam. Możemy sobie tutaj z nim pogadać, jakąś gadkę na podryw, zarzucić i tak dalej. Ogólnie ten dom już pokazywałam, już tutaj byliśmy, także wiecie o co chodzi. Fajny ten domek, taki nowoczesny, no ale cóż się dziwić, no gwiazda filmowa w końcu tutaj mieszka. Więc tak to wygląda. Cykady nam tu cykają, słyszycie to? Cyk, cyk, cyk. chyba, że to w moich słuchawkach coś się popsuło. Tu jakiś pan biegnie, pan łysy i zagadajmy jeszcze do niego co by tutaj hmm, można już go pocałować także może na górę już od razu się z nim wybierzmy, czy jest taka opcja podejść tu razem, czy nie hmm, podejść o, rozmawiaj tutaj, to jest dobre. słuchajcie, to jest bardzo dobra interakcja zapamiętałam, że tutaj przy y, przy sypialni był od razu kibelek także spokojnie, tutaj bardzo fajna sprawa o, spójrzcie, zobaczcie w ogóle jakie piękne okolice Drzewka, samochody jadą tutaj, jakieś sąsiedztwo, plotkuje, i tak dalej. Czy wyjdziecie tam rozmawiać na górę? Cieszę się bardzo. Niezmiernie się cieszę, w ogóle moglibyście na tarasie pogadać, tak fajnie, romantycznie było. No ale dobrze, tutaj możecie sobie już poświrować. Także. Hmm, jest już taka opcja, która nas interesuje, czyli zobaczymy zaraz, czy dziecko będzie, czego nie będzie i czy w ogóle on się zgodzi. Laurent. W ogóle taki właśnie szukam takich brązowo-włosych, bo chciałabym, żeby córeczka taka była. No ale zobaczymy czy to się uda czy się nie uda. Także tak. Uwaga, uwaga, bumba. Tymdrum. A zobaczymy co sam nasz Jonek robi. Jonek telewizor ogląda jakby gdyby nigdy nic tutaj siedzi. Proszę bardzo. O. Yepsy. I co tutaj na telewizji widzisz ciekawego? Patrzcie jaki ekran dziwny. Dobra, zobaczmy, co tam u nich się dzieje. Ogarnęliście to? Gratuluję nowego członka rodziny. Dzięki, Malcolm. Eli, teraz proszę bardzo. Test ciążowy, szybko. Nie śpi. Jakie dymy lecą, patrzcie. Uuu, fajerwerki to na pewno się udało. Test ciążowy. lecimy z tym tematem. Dlaczego mnie to do dołu przynosi, jak mnie to wnerwia? Wstawać. Aj, 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 aj. aj. Wiecie co, powiem Wam, że kiedyś grałam taką stream, simką w prywatnym sejwie i ona od razu, jak zeszła w ciąży, no tak no dosłownie naprawdę bardzo szybciutko, to od razu brzuchu jej wyskoczył. Ety, on patrzy jaki zaangażowany, już w kiblu stoi i czeka, tak, jest w ciąży. Jest ciąży, Eli, dzieci twoje jeszcze nie wróciły ze szkoły. Ja bym chciała, żebyś e, podróżowała sobie. Wybijeszmy się z nią, może do spaniech tam odłonie, od, czy, czy o stópki sobie zadba. Ona sama nie zadba, żeby ktoś zadbał. Słuchajcie, za nią to by było bardzo, bardzo fajne, co nie? Dla odprężenia nasza mamuśka. Dobra, już nie gadaj z nim, koleżanko moja. Do spa lecimy, do spa. Witamy, witamy, ale wiecie, że nie mogę u siebie znaleźć spa. Znalazłam siłownię. Kurcze, niedobrze. No nie ma tutaj żadnej ani sauny, ani niczego innego. Eli trafia do siłowni, może sobie poćwiczy, przybierz pozycję, policja powitania, nie może na to ćwiczyć też, no bo przecież jest w ciąży, ale nie ma tu żadnego stołu, słuchajcie, do masażu są tylko szatnie, a jest sauna, o, ale nie może, słuchajcie, nie może się odprężyć, bo jest w ciąży, więc słabo, to jest instruktor? Fajnie byłoby, gdyby poćwiczył razem z Eli. Eli już tutaj się przebrała przepięknie w strój, tu jakaś babka biegnie, a to chyba nasza córka, to wydaje Wiktoria. Kinga to jest, słuchajcie, patrzcie, Kinga jak biega. Dobrze, dobrze. O, kto obok niej? Patrzcie, Markus. O, ten tak z dziareczką. Ćwiczysz tam z instruktorem? Co to za minusy lecą? Możesz z nim porozmawiać o jakichś tam jogowych sprawach? Yy, wesołe zapoznanie. Słuchajcie, w ogóle tak, pójść na dwie ranki. Musimy usunąć tą aspirację, bo tutaj Elina Randki nie będzie chodzić, bo tutaj nas to nie interesuje, bo na razie nie szuka męża. A może później będzie, no ale później to się będziemy zajmować następczynią. Czy możecie sobie tu pogadać na temat yy, tych właśnie jogowych rzeczy? Chyba nie. Chyba nie ma, widzicie, nie można, nie można. Dobra, koleżanko, weź tutaj, poćwicz, przybierz pozycję, przy, pozycja powitania, tak. Uwaga, niech on patrzy, czy dobrze ci idzie. Uuu, widzicie, on chyba ją tutaj pięknie pochwalił. I jeszcze raz pozycja powitania, zaraz ci przybędzie, słuchaj. Czy to jest nasza córka? Chyba tak. Patrzcie, Karolina, same nasze dzieciaczki tu są. Zaraz będzie, słuchajcie, jakiś poziom kolejny, tylko nie wiem, który. He, he. Weź może jeszcze raz pozycję, przybierz. Tutaj ja ci to zaznaczę. O, widzicie, jest drugi poziom. Tak, tak. To już można jakieś tam jedzenie. Co to nasze rodzeństwo? Całe tu się rodzeństwo dzieciaki, całe nasze tu się schodzą. Mamy tutaj Tomka jeszcze. Chodź tu za, zapytaj o życie uczuciowe. Oj, 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 tutaj poznaj, tak, poznaj swoją córkę, której nie znasz, na pewno. Trzeba tu zobaczyć, co się dzieje wśród naszych dzieciaków, co tam u nich słychać. Tutaj chyba Don Lotar... Nie, to ten inny. Okej, okay, okej. Okay. I tu mamy syna. Proszę bardzo, tu jest córka, córka kolejna, a tu jakiś y, chyba trener, siłownik. Tak, dorosły. Mm -hmm. Poprawa ocen. Dzieciaki ze szkoły wróciły, słuchajcie. Także koleżanko, koleżanko, mamusiu, moja droga, pogadaj chwilę. Tylko chyba nie masz z kim pogadać. Dzieciaki ci uciekły. No cóż, także wracaj do domu. I tyle, 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 bo cię zjedzą zaraz. Motyle. Eli wróciła do domu. jakie wróciły ze szkoły. Tu jakieś smsy. Nikogo tu nie chcemy w domu. Teraz są urodziny, słuchajcie. I na początku mamy urodziny Rudego, czyli Adama Szóstkowy i również Daniel ma urodziny. Następnie ma Ignacy, a u kolegów naszych Przemeczka i Mateuszka poprawiły się osenki, także bardzo fajnie. Więc jest na początku Rudy Ryc. Tutaj proszę bardzo, dodaj świeczki urodzinowe. Mam nadzieję, że nikt nie zeżre tego torta w międzyczasie. Pięknie! I teraz możemy... Zmuchnąć świeczki. Tak, Eli, tutaj piękna, taka bez makijażu, no make-up, ale w kucyczku jakaś inna fryzurka. Wciąż już jest. Zaraz będzie wyprowadzać chłopaków, więc będzie więcej miejsca, co nas w sumie bardzo cieszy. Dmuchaj, dmuchaj. Eli, chodź tu podejść. Gdzie ty uciekasz? Co za matka, z niej nie wierzę. Teraz Daniel sobie doda świeczki urodzinowe. Pięknie, zrób to. I jego cecha, którą tu sobie wylosujemy będzie to ponury. Niestety taka cecha smutna mu przypadła do gustu. Do gustu. Po prostu mu przypadło wypowiedź życzenie. A, Eli poszła sobie coś jeść. No dobrze. Jedz sobie ładnie. Co tam jesz? Omlecik jeszcze ze śniadania zostało. Czy Krystian Znaczy Ignacy, przepraszam, czeka na urodziny również. Tak. Tururum. Czekam na ten głos. I Ignacy też może sobie dodać świeczki urodzinowe. Od razu mój kolego Dodaj świeczki. I następnie cechy dla Daniela. Będzie to samotnik, wyszło tak. Chodź, Ignaś. O. Uh, 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 uh. I teraz y, może spróbuj lukru. <ścoughs> Czy dobry? I to będzie taki paluszek. I poliżę Przy mamusi. Dobre. Uh. Pięknie. Coś mu nie idzie zmuchiwanie tych świeczek. Pomóż mu brat! Udało się. Pokażcie, się, jak Ignacy wyskoczy. Oj, w długich włosach Ignacy? Tak, to wyszło. Dobra, wybieramy teraz jego cechy. Mamy tutaj kulturystę. U, to będzie paker, nasz Ignacy, a następnie mamy aktywne, czyli wszystko do siebie ładnie pasuje. Dobrze wyprowadźmy naszych bliźniaków, Daniela i. Adama, który poszedł spać. <noise> Wyprowadźmy ich z domu i zaraz się widzi. Uwaga, uwaga, Ignacy, to naprawdę bardzo fajny chłopak, tak wygląda. Ogólnie włosy mu zostawiłam, bo uważam, że do niego pasują i stroje w większości też mu zostawiłam, bo uważam, że pasują, tylko tam budki, coś pozmieniałam. To jest jego strój codzienny, to jest oficjalny. Następnie mamy sportowy do snu. Na imprezę, i tutaj na imprezę bardzo fajnie wygląda. No nie, ta miętowa koszula. Nigdy bym nie pomyślała, żeby mu dać, żeby mu będzie pasowała. No i zobaczcie, dopływania. Patrzcie, on jest taki przypakowany, jednak chudziutki tutaj żeberka wystają, ale mnie już nie są. Także tak wygląda nasz Ignacy. Pokażę Wam jeszcze jego z bliska. Ok, no to przechodzimy do rozgrywki. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że gra mi się zacięła i nie wiem, czy poprzednie nagranie jest dobre. I mały też się zaciął. A nie wiem o co tu chodzi. W każdym razie kazałam wszystkim odrabiać lekcje, a ja tymczasem kończę nagrywanie, bo, bo coś tutaj się dziwnego dzieje z grą. I zapraszam do kolejnych odcinków. Jeżeli się podobało, to poproszę o kciuka w górę i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału do. do do mojej do dołączenia do mojej glam rodzinki Gram rodzinki także będziecie wtedy członkami na bieżąco będziecie wtedy ze wszystkimi filmami wszystko wam się wyświetli zapraszam czerwony przycisk subskrybuj na dole dziękuję wam tymczasem za oglądanie raz jeszcze buziaczki do zobaczenia w kolejnych filmach pa pa pa